Radio Naukowe News. Dzień dobry, tu Karolina Głowacka. Drzwi do nowej fizyki uchylone. Oto być może mamy do czynienia z nową, piątą siłą natury. Cząstka wymyka się naukowcom. Pewnie widzieliście już takie doniesienia, takie nagłówki, dlatego że badania fizyków z Fermilabu, bo o to tutaj chodzi, faktycznie odbiły się szerokim echem na całym świecie. Fermilab to jest laboratorium w Stanach Zjednoczonych, a chodzi o wyniki badania przeprowadzone na eksperymencie Mion G-2. O co tutaj chodzi? Czy faktycznie mamy do czynienia z jakimś niezwykłym przełomem? O tym teraz w specjalnym odcinku Radia Naukowego, który to odcinek powstał na życzenie patronów i patronek zgłoszone na grupie facebookowej Radia Naukowego. A moim gościem jest profesor Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Witam panią, witam państwa. Panie profesorze, co się wydarzyło, czego się dowiedzieliśmy i czym w zasadzie jest ten Mion G-2? Jak mamy to rozumieć? Otóż zacznijmy od tego, że my mówimy teraz o jak gdyby sprzężeniu cząstek elementarnych, w tym przypadku mionów, do fotonów. Czyli tak naprawdę jak one reagują na przykład na pole magnetyczne? To jest to pytanie, które zadajemy. One mają swój wewnętrzny moment pędu, jak gdyby, czyli spin. Ma to i elektron, i mion. I w związku z tym one reagują na pole magnetyczne, jak gdyby obracając się jak bączek, który został wprawiony w ruch. I teraz to oddziaływanie jest właśnie mierzone. Ono klasycznie rzecz biorąc, to wygląda tak, że gdyby to były cząstki klasyczne, czyli taki magnesik, powiedzmy, który by się kręcił, naładowany magnesik albo coś takiego, które by się kręciło w polu, to mierzy się to w pewnych tam jednostkach i wtedy G by było równe 1. Dla klasycznych cząstek to G byłoby równe 1. Teraz, prawie 100 lat temu, Paul Dirac napisał równanie dla takich cząstek, dla elektronów w szczególności, i z niego wyszło, że w równaniu Diraca G jest równe 2, jest dwa razy więcej niż klasyczna, więc to już wiadomo, że to nie jest klasyczna cząstka, że to kręcenie się nie można sobie wyobrażać jako kręcenie się magnesiku małego czy ładunku wokół czegokolwiek, tylko to jest coś no, innego, nowego. No, w związku z tym to jest G równe 2. Wtedy, prawda? To dotyczy, bo się mierzy ta inna nowość dotyczy wszystkich w ogóle cząstek elementarnych, że one po prostu są takie dziwne? Tak, wszystkie, które są fermionami, znaczy wszystkie, które mają spin jedna druga, czy powiedzmy, czy trzy drugie, no ale to nie dotyczy fotonu na przykład. No ale w każdym razie mamy G równa 2, bo równanie Diraca dotyczy cząstek o spinie jedna druga, czyli to są elektrony, miony, protony. Z tym, że protony to są cząstkami złożonymi z kwarków, więc tam jest troszkę, tam nie jest 2. Dla cząstek elementarnych jest to 2. No ale wtedy ludzie się zaczęli zastanawiać, czy do tego są poprawki kwantowe jeszcze takie, które biorą się z tego, że taki elektron może wysłać z siebie foton, powiedzmy. Foton produkuje parę elektron-pozyton, zamieni się znowu foton i wróci do elektronu. Tak wyobrażamy sobie, czy rysujemy tak poprawki do tego oddziaływania. I wtedy tenże foton zewnętrzny, który w tym przypadku jest polem magnetycznym, ale my rozumiemy to jako fotony, nie oddziałuje bezpośrednio z elektronem, tylko na przykład z jednym z elektronów czy elektronem z tej pary. No a mogą być dwie pary wyprodukowane i tak dalej, i tak dalej. Są dowolnie dużo poprawek. I zaczęto się zastanawiać nad tym. Policzył to Julian Schwinger, pierwszą poprawkę do tego oddziaływania i wyszło mu, że ta poprawka jest alfa, tak zwana alfa dzielona przez 2 pi. Alfa to jest bardzo słynna stała w fizyce. Ona jest, powiedzmy, opisuje kwadrat ładunku elektronu. I ona jest równa 1,137, plus minus, tam 1,0 czy coś tam. I dlatego stąd 137 jest niezwykle ważną liczbą w fizyce, bo to jest odwrotność jak gdyby kwadratu ładunku elektronu. Ja kiedyś miałem na Wydziale Fizyki, miałem salę
Znaczy miałem pokój o numerze 137 i byłem z tego bardzo dumny. Dobrze, że nie minus 137. Chociaż to moglibyście mieć takie numery pokoju, to by było zabawne. Jest szalenie ważną liczbą. Zresztą psalm 137, prawda, siedzieliśmy nad brzegami Babilonu, to jest to, co Bonnie M. śpiewa w swoim słynnym przeboju. To jest również psalm 137, co kiedyś zwróciło moją uwagę. Ale wróćmy do fizyki. Otóż ta poprawka alfa przez 2 pi została wkrótce zmierzona i rzeczywiście to już jest to g minus 2, bo to jest 2 plus ta malutka poprawka. Alfa to jest 1,137, jeszcze dzielona przez 2 pi to jest mniej więcej 1/1000 poprawka. No dobrze, ale potem eksperymenty były coraz dokładniejsze i okazywało się, że to nie jest tylko alfa przez 2 pi, tylko są kolejne wyrazy rozwinięcia w alfa i teoretycy oczywiście zaczęli to liczyć, żeby prześcignąć doświadczalników i przewidzieć nową cyfrę znaczącą przed eksperymentatorami. I ten wyścig trwa do dzisiaj zresztą i dzisiaj znamy dla elektronu, cały czas mówię, to zaraz przejdziemy do tego, o czym było, czyli dla mionu, zaraz to przejdziemy do tego. Teraz ten wyścig doprowadził do tego, że doświadczalnicy mierzą to do 14 miejsc po przecinku, to g minus 2, czyli zaczyna się 0,001, to jest ta główna poprawka, ale potem jest dalszych tam 11 cyfr. I teoretycy mierzą, znaczy przewidują to, czy obliczają to do 14 miejsc po przecinku i wszystko się zgadza. To jest najlepiej sprawdzona teoria w ogóle, o jakiejkolwiek możemy pomyśleć. Tak, to 14 miejsc się wszystkie zgadzają. Dobrze. No i było pytanie, czy dla mionu jest tak samo. A to zaczekajmy sekundkę, panie profesorze, z tym mionem, bo powiedział pan dużo trudnych słów, które dla kogoś, kto może nie jest jakoś specjalnie jeszcze zainteresowany tym tematem, to można było nie wszystko złapać. Tak streszczając, rozumiem, że chodzi po prostu o to, że elektron się zachowuje mniej więcej tak, jakbyśmy się spodziewali, jak się ma zachowywać w ramach teorii, jaką mamy do opisu właśnie tych cząstek elementarnych. Że ten elektron... Kwantowej teorii, tak. Ten elektron się zachowuje grzecznie. Wszystko jest w porządku. Teoretycy się zgadzają, doświadczalnicy potwierdzają, wszystko jest okej. No i teraz cały na biało wjeżdża ten mion. Czym jest ten mion? Tak, z tym, że trzeba podkreślić, że zarówno doświadczalne zmierzenie, jak i teoretyczne obliczenia to są wiele lat pracy setek ludzi. Bo to już jest dziesiątki tysięcy diagramów do policzenia, żeby ten alfa do piątej tam policzyć, powiedzmy. To jest gigantyczny wysiłek i to naprawdę niewiele osób to potrafiłoby zrobić. Ja kiedyś liczyłem do drugiego rzędu, policzyłem, ale to był gigantyczny wysiłek, już drugi rząd, a teraz mamy, czyli alfa kwadrat, a teraz mamy alfa do piątej. Dobrze. I teraz przyjeżdża mion. I teraz mion powinien zachowywać się tak samo jak elektron, oprócz tego, że jest 200 razy cięższy, że mion tam waży ponad 100 megaelektronowoltów, a elektron waży 0,5 megaelektronowolta. I okazało się, że to jest duża różnica. W tym sensie, że jak gdyby diagramy, które obliczamy, są podobne, czyli w zasadzie można by przenieść całe obliczenie do mionu, tak by się wydawało, tylko że tutaj jest jeden taki, powiedzmy, problem. Mianowicie taki, że jak liczymy te kolejne poprawki, że tym razem już mion wypuszcza z siebie foton, foton produkuje 2 elektron pozytron itd., itd., może również wyprodukować parę kwark-antykwark, no bo kwarki są naładowane, w związku z tym one mogą być wyprodukowane z fotonu. I tu zaczyna się problem, dlatego że my, co prawda, mamy teorię, czyli chromodynamikę kwantową, będącą częścią modelu standardowego, czyli naszej teorii opisującą wszystkie oddziaływania fundamentalne oprócz grawitacji. I ona jest fantastycznie sprawdzona, chociażby po elektronie to widać, że jest fantastycznie sprawdzona. Natomiast brakuje nam matematyki de facto, żeby obliczać w ramach tej teorii te diagramy tak naprawdę z pierwszych zasad, że siadam, no, poświęcam tam pół roku i na końcu mam wynik. Tu jest o tyle problem, że oddziaływania silne, przez to, że są silne,
to one nie pozwalają mi na policzenie tego z pierwszych zasad. Ja nie umiem tego policzyć, tam są pewne szeregi, pewne problemy z analizy funkcjonalnej, których matematyka nie rozwiązała do dzisiaj. I w związku z tym fizycy sobie muszą jakoś radzić. W związku z tym biorą na przykład mierzone procesy z oddziaływaniami silnymi i pytają, jak wynik tego pomiaru da się z powrotem włożyć do mojego obliczenia G-2. I teraz to ma mniejszy wpływ dla elektronu, ponieważ elektron jest lekki, niż dla mionu, który jest ciężki. Jeżeli jest ciężki, to jemu łatwiej wyprodukować kwarki, bo kwark, powiedzmy, masa kwarków jest średnio dobrze określonym pojęciem, ale powiedzmy, to jest rzędu 100 megaelektronowoltów, a jego masa jest 100 megaelektronowoltów. Czyli zaczynamy już łatwo produkować kwarki, a nie wiemy, jak to liczyć. W związku z tym wkład takich diagramów, których nie umiemy policzyć, które musimy wziąć skądinąd, z pomiarów de facto, jest znacznie większy dla mionu niż dla elektronu. I tu się właśnie to zaczyna ten problem, że my to, ta część elektrodynamiki kwantowej, która tak świetnie działa dla elektronu, działa równie świetnie dla mionu. Tu nie mamy żadnych problemów z liczeniem. Ale te diagramy, które mają produkcję kwarków i antykwarków, które mają dużo większy wpływ, one są źródłem problemów dla G-2. Dobrze. Teraz mamy 20 lat temu w Brookhaven zrobiony eksperyment, który mierzył to dla mionu. To jest trudny eksperyment, dlatego że miony się rozpadają. Miony są nietrwałe. Czas życia gdzie te miony latają w ogóle, panie profesorze? No właśnie, jak to zrobiono? Mianowicie, eksperyment polega na tym, że bierzemy wiązkę protonów z jakiegoś akceleratora, uderzamy w jakąś tarczę. Z tej tarczy, no, oprócz wielu innych rzeczy, produkowane są tam również piony. Piony są cząstkami silnie oddziałującymi, więc ich jest ich dużo, a piony rozpadają się na miony. Najchętniej się rozpadają na miony. W związku z tym czekamy chwilkę, niedługo. Piony Jak się bardzo Zyzio i Zyzio, przepraszam, tak mi się kojarzy. Pion, miony i jeszcze się jakiś. No więc, piony się rozpadają na miony. Więc łapiemy te miony, wpuszczamy je do akceleratora już tym razem kołowego i czekamy, aż się rozpadną. Ten akcelerator jest w silnym polu magnetycznym, w związku z tym one się obracają jak bączki, w tym jednocześnie kręcąc się naokoło tego akceleratora. Obłożone to jest detektorami, które czekają na elektrony, bo mion się rozpada na elektron, neutrino mionowe i antyneutrino elektronowe. Trzy cząstki powstają. Neutrina oczywiście uciekają kompletnie, nie mamy jak ich zarejestrować, ale elektron oczywiście widzimy. Patrzymy na ten elektron i mówimy, aha, jakim stanie był mion wtedy, kiedy się rozpadał i na jakim punkcie, w jakim punkcie tego okręgu to się stało. I teraz obliczamy, jak on powinien się kręcić w tym polu magnetycznym, żeby wyprodukować elektron w tym punkcie i porównujemy stan elektronu z tym, co mion powinien, w jakim stanie powinien być mion w chwili rozpadu. To jest obłożone tam. Czyli nie możemy tam zmierzyć 20... go bezpośrednio, a pośrednio po prostu. Nie można mierzyć go bezpośrednio, ale poprzez ten elektron się go mierzy. I w związku z tym, znając elektron, mówimy, aha, mion miał ten spin skierowany w taką to a taką stronę, czyli tak a tak się obracał w tym polu magnetycznym. Oczywiście to trzeba tam mnóstwo tych mionów wyprodukować, mnóstwo tych elektronów, bo nigdy nie wiemy, gdzie on się rozpadnie. Nie wszystkie elektrony złapiemy, bo tam jest tylko 24 detektory tych elektronów. Niektóre nam uciekają, no ale te, które nam nie uciekają, to zaczynamy zbierać dane i wreszcie mówimy, aha, no to sprzężenie tego, znaczy czy obrót mionów w polu magnetycznym wygląda tak a tak, z taką to a taką dokładnością. No bo to zawsze jest dokładność pewna, bo gdybyśmy nieskończenie długo prowadzili eksperyment, to oczywiście byłoby znacznie lepiej, ale nie możemy, gdybyśmy mieli ich dowolnie dużo. W związku z tym eksperyment wtedy, te 20 lat temu powiedzmy, to praca chyba 3 lata później się ukazała, w 2004, o ile pamiętam, to on wskazał na pewną wartość tego G-2, czyli sposobu obracania się mionu.
I to już wtedy było dziwne, ponieważ ludzie, oczywiście już wtedy G-2 dla elektronu było świetnie znane, nie tak świetnie jak dzisiaj, ale mimo wszystko wystarczające. I to już wtedy się trochę nie zgadzało. I to wszyscy wiedzieli, się nie zgadza, ale ponieważ błąd eksperymentalny był dość duży i błąd teoretyczny był dość duży, bo znowu nie umieliśmy oszacować tych wkładów, one mówimy, a to tam 3 sigma, no to tam pewnie... No dobrze, no ale to tak trwało. To eksperymentalne to nie chodzi o to, o niedopięty kabelek, tylko rozumiem, że chodzi o statystyczne po prostu. O statystyczny błąd, że za mało tych mionów jest, tak. Że jedne się rozpadają tak, drugie tak, no nie możemy tego tak dokładnie, prawda? No każdy pomiar, nie wiem, długości stołu, prawda? To za każdym razem da trochę inny wynik, to uśredniamy i mówimy, błąd jest taki i taki, prawda? Dobrze, no więc to samo jest tutaj, więc powtórzono ten eksperyment właśnie niedawno ze znacznie lepszą statystyką, poprawiono tam mnóstwo rzeczy eksperymentalnie i to, co ogłoszono, powiedzmy przedwczoraj czy tam kiedy, to jest nowy wynik z mniejszym błędem niż był wtedy. Okazało się, że wynik jest ten sam, co ich bardzo cieszy. To Brookhaven było niesłychanie dumne, że wynik jest ten sam, że ten eksperyment sprzed 20 lat tylko różnił się z błędem statystycznym, a nie, że wynik się jakoś zmienił czy ruszył. No w związku z tym to jest to ogłoszenie, że a teoria nadal twierdzi, że jest inaczej. Teraz, w związku z tym po drodze oczywiście ludzie się zastanawiali nad tym wkładem, tym tak zwanym hadronowym, czyli tym od oddziaływań silnych. Czy my potrafimy go lepiej policzyć, czy coś z nim umiemy zrobić. I tak naprawdę tu się niewiele zmieniło. To znaczy te eksperymenty, które dawały nam wkład do obliczeń teoretycznych, są praktycznie takie same. To, co się być może zmieni, to jest to, że zaczęliśmy liczyć te wkłady nie z eksperymentu, tylko tak zwane obliczenia na sieci to się nazywa. Czyli tam się robi, ponieważ mamy gigantyczne komputery w porównaniu z tym, co było w 2000 roku, to potrafimy już teraz te oddziaływania silne jak gdyby zrobić bardzo gęstą siatkę taką przestrzenną i na tej siatce po prostu liczyć oddziaływania. To jest bardzo trudne generalnie, ale to by było jak gdyby z pierwszych zasad. Matematyka nam nie daje metod analitycznych, ale metody numeryczne chcemy zastosować. Jest taka grupa, która twierdzi, że ma już tak dopracowane te kody i ma dostęp do tak dużych komputerów, że potrafi zejść z błędem poniżej tego, co do tej pory było eksperymentalnie brane. I wtedy dopiero będziemy mogli porównać czysty wynik teoretyczny, to znaczy kiedy wszystkie wkłady są tak naprawdę liczone teoretycznie, no część analitycznie, a część na sieci, ale generalnie nie bierzemy niczego z eksperymentu, z wynikiem, który z Brookhaven. I wtedy będziemy mieli taką samą sytuację do mionów, jak mieliśmy przy elektronach, o czym pan mówił, że się zgadzają. Tak, przy elektronach byśmy pobrali, ale wkład był dużo mniejszy. Ze względu na małą masę elektronów, wkład tamtych, czy my to weźmiemy z sieci, czy nie z sieci, to niewiele zmieni. Może w następnych rzędach to by było ważne, te obliczenia. Ale to nie było takie ważne ze względu na małą masę elektronów. W związku z tym tam mogliśmy dojść do 14 miejsc po przecinku z małym błędem również teoretycznie. A tu nie potrafimy. Tu mówimy o błędzie na 11 miejscu mniej więcej, plus minus. Więc i to zresztą doświadczanie też to jest dużo trudniejsze, bo elektron to tam się kręci w tym akceleratorze dowolnie długo, no bo on jest stabilny. Natomiast mion się rozpada. Więc tutaj to są te trudności. I w związku z tym trudno powiedzieć, dlaczego to jest ważne. Dlatego, że jeżeli tak jest, że ta różnica będzie nadal, jeżeli zmniejszymy błęd i stwierdzimy, nie, to jest z 5 sigma albo 6 sigma, albo, znaczy odległość się zawsze mierzy w odległościach tej dyspersji, tego błędu. I odkrycie się zawsze mówi, że to powinno być 5 sigma co najmniej, co oznacza, że jeden przypadek, już nie pamiętam, 3 sigma to jest 3 przypadki na 1000, są statystycznie, może się tak zdarzyć. 4 sigma jest tam 10 razy mniej, to naprawdę 1 na 1 000 000, już nie pamiętam ile to dokładnie jest. Wtedy się mówi, jest to odkrycie.
No bo nigdy nie wyeliminujemy błędu statystycznego w pomiarze na przykład, prawda? Ale możemy go uczynić dowolnie małym, jeżeli mamy pieniądze i mamy czas i mamy aparaturę. W związku z tym to na razie, i teraz jeżeli by to się utrzymało, to by znaczyło, że w tych pętlach, które liczymy, są nie tylko znane cząstki, ale być może również nieznane cząstki, których do tej pory nie uwzględnialiśmy w diagramach. I to jest oczywiście cały już przemysł, że co tam można pododawać do modelu standardowego, żeby próbować zbliżyć się do wyniku eksperymentalnego, żeby poprawić w cudzysłowie wynik teoretyczny przez te nowe diagramy, których do tej pory nie było, żeby to zbliżyć się. Tylko do tej pory teraz, no to powiedzmy prawie 4 sigma jest teraz, czy koło 4 sigma, to jeszcze jest za mało, żeby twierdzić, że naprawdę jest rozbieżność między teorią a doświadczeniem. Czyli że musimy coś dodać. Że jeszcze coś może być ewentualnie nie do końca precyzyjnie z eksperymentem, tak? To też, ale przede wszystkim z teorią. To znaczy, że my teoretycznie te wkłady hadronowe tak zwane, których nie umiemy liczyć do końca, może na przykład nie doszacowujemy ich błędu. Bo jeżeli im błąd zwiększymy, to nagle jesteśmy bliżej. No bo mówimy, dobrze, no to tyle mierzymy, ale to jesteśmy o 2 sigma na przykład. Więc tu z obu stron błąd doświadczalny się zmniejszył, błąd teoretyczny być może się zmniejszy, ale nie możemy jeszcze twierdzić, że nowa fizyka jest tutaj konieczna. To absolutnie nie. Natomiast jedna rzecz, której się nie uwzględnia tutaj, to jest to, że w międzyczasie okazało się, że, no nie wiem czy w międzyczasie, ale w każdym razie, że neutrina są masywne. Jeżeli neutrina mają bardzo małą masę, ale mają, co oznacza prawdopodobnie, że istnieją ich partnerzy, które są ciężkimi, tak zwanymi prawymi neutrinami, się o tym mówi, i one powinny w tych pętlach biegać. I teraz nie wiemy, jak je uwzględnić, ponieważ dopóki ich nie odkryjemy rzeczywiście, to możemy tylko powiedzieć, gdybyśmy dodali takie to, a takie prawe neutrina, to byśmy mieli wynik eksperymentalny. Bo one wtedy są dodatkowymi diagramami do teorii. No i wtedy byśmy coś powiedzieli na ten temat. Czyli rozumiem, że za wcześnie. Muszą te rzeczy cały czas iść równolegle i teoria, i jak najlepsze doświadczalnictwo. Natomiast, panie profesorze, no czytam w bardzo poważnych źródłach, czy chociażby od samego Fermilabu, którzy piszą o tym, że są wzmocnione dowody na nową fizykę, że właśnie mamy prawdopodobnie do czynienia z jakimiś właśnie drzwiami otwartymi do nowych cząstek. No, wszystko jest to opisywane w takim tonie news breaking, we are thrilled to announce i tak dalej, więc jak mamy to rozumieć? No bo żyjemy w takim świecie, no po prostu, znaczy, że bez sensacji się nic nie przebije do ale to oni przesadzają, to panie profesor, oni kłamią, czy oni podkręcają? Nie, znaczy inaczej interpretują, może tak powiedzmy, bo jeżeli człowiek jest ostrożny, to powie, poczekajmy jeszcze na wynik teoretyczny i zobaczymy, czy wynik teoretyczny po tych poprawkach, czyli po na przykład na sieci, spowoduje, że zbliżymy się, czy będziemy mieli mniejszy błąd. Na razie ten błąd jest zdecydowanie zbyt duży po stronie tak naprawdę teoretycznej teraz głównie, ponieważ ten błąd doświadczalny się zmniejszył po tym eksperymencie właśnie świeżym. Natomiast błąd teoretyczny jest nadal na tyle duży i on nie do końca jest znany. Znaczy to tak naprawdę się szacuje ten błąd teoretyczny, ale tak naprawdę my go do końca nie znamy. Jeżeli byśmy wykonali rachunki... Czyli my jeszcze do końca nie rozumiemy, czy właśnie ten mion się zachowuje niezgodnie z teorią, bo mamy teorię niedopracowaną do tego poziomu, tak? Do tego szczegółu? Okay. Tak, bo być może ten błąd, jeżeli okaże się, że nie doszacowaliśmy pewnych wkładów do tego błędu i wtedy ten błąd jest taki, że prawie że pokrywa się z wynikiem eksperymentalnym, to nie ma żadnego problemu. To prawdopodobnie jest to samo. Nie musimy niczego nowego wprowadzać. I wtedy nie trzeba będzie, rozumiem, przemeblowywać modelu standardowego. Nie, w ogóle modelu standardowego na pewno nie trzeba przemeblowywać.
to można dodawać do modelu standardowego cząstki. Model standardowy jako taki jest w fantastycznej formie, znakomicie się zgadza, tylko że wiemy, że to nie jest ostatnie słowo. To znaczy, czy my musimy dodać do niego nowe cząstki o znacznie większych masach, to jest pytanie. Prawdopodobnie coś z nim musimy zrobić, dlatego że pewnych rzeczy model standardowy na pewno nie tłumaczy. To nie mówimy akurat o tym eksperymencie, tylko na przykład o tak zwanej nadwyżce materii nad antymaterią, czyli ile jest protonów czy neutronów, czy głównie protonów w świecie w stosunku do fotonów. Fotonów jest mniej więcej, powiedzmy, rzędu miliard fotonów na jeden proton. I model standardowy, jak się prześledzi historię wszechświata, zakładając, że mamy tylko model standardowy, to tego nie potrafimy wytłumaczyć. Powinno być wtedy dużo, dużo więcej fotonów, dużo mniej protonów powinno być, niż obserwujemy. Więc to, że coś trzeba dodać do modelu standardowego, to na pewno. Natomiast czy to jest czy ten eksperyment zaczął nam wskazywać, które to cząstki mamy dodać, które potem nam jeszcze wyjaśnią te kosmologiczne, rzeczywiste i istniejące i mierzalne problemy, to nie wiadomo. Czy to jest to otwarcie, które wystarczy nam zbadać? Zawsze w fizyce cząstek elementarnych jednak trzeba na końcu odkryć cząstkę. To znaczy trzeba ją zobaczyć w eksperymencie. Jakimś. Ależ no to panie profesorze, fantastycznie, ja już to widzę. Te nowe akceleratory, nowe eksperymenty, jeszcze większe, jeszcze potężniejsze. Teraz szukamy kolejnej cząstki, no to przecież no widzę, że interesuje pana taka opcja. Może się okazać, że te cząstki na przykład mają 10 miliardów GeV masy. To wtedy akcelerator musiał być taki jak Ziemia pewnie, żeby przyspieszyć według obecnej technologii cząstki, żeby je wyprodukować. Więc w tym sensie to może być jeszcze daleko przed nami. Zobaczymy, to znaczy teorię, sam zaproponowałem teorię razem z profesorem Nikolai z Potsdamu, w której są nowe cząstki, są te prawe neutrina, w pewnej szczególnej tak konforemnie niezmienniczej, czy tam prawie niezmienniczej teorii. W związku z tym ja bardzo czekam na przykład na LHC. Czy LHC coś znajdzie te cząstki, czy też nie znajdzie. Więc to znaczy bardzo... Teraz będę sprawdzał ze swoimi doktorantami, czy ta teoria coś do G-2 potrafi wnieść. Znaczy, czy one modyfikują to G-2 jakoś. To jest trudny bardzo problem, no ale zobaczymy. No. Jeżeli by pomogło, to znaczy, żeby wynik teoretycznie się przesunął w kierunku doświadczalnego, no to jest święto lasu, ale to jest żaden dowód, że ta teoria, akurat ta, jest tą właściwą teorią. Natomiast no to byłaby pewna wskazówka, że tak jest. Natomiast jak mówię, no, takie bezpośrednie sprawdzenie musi być, dlatego że zawsze możemy ze śrubokrętem coś zrobić w teorii, żeby ona była, jeszcze tłumaczyła jakieś zjawisko, a była trochę inna. Coś tam zawsze, w związku z tym dopóki nie przeszpilimy jej już tak dokładnie. Natomiast chciałbym podkreślić, że model standardowy ma się świetnie. No to w ogóle jest, prawdopodobnie trzeba do niego coś dodać, ale to nie jest tak, że musimy ten model standardowy zmieniać. On ma się świetnie i to ani masy, znaczy oczywiście teraz już masy neutrin wiemy, że są niezerowe. To się zmieniło jak gdyby, ale teraz przez model standardowy rozumie się coś, co było wcześniej, tylko z niezerowymi masami neutrin. Tu się nic nie zmieniło. To jest coś, co jest łatwe do dodania. Model standardowy to, jak wiemy, teoria po prostu opisująca cząstki elementarne. To na koniec, panie profesorze, bo tak się przypomniało a propos Wielkiego Zderzacza Hadronów, który miałam możliwość zwiedzać jeszcze zanim ruszył, dzięki pana wsparciu i protekcji. Dziękuję tak, za to pamiętam, jeszcze raz. Pamiętam. Ja pamiętam, że wtedy wszyscy mi mówili, to było jeszcze przed detekcją cząstki bozonu Higgsa, i tam mi wszyscy mówili, że tak naprawdę to oni by chcieli, żeby tego bozonu nie znaleziono.
Żeby się okazało, że jednak coś tam inaczej jest w tej fizyce i że wtedy będzie można usiąść i wymyśleć ją na nowo. To jak to jest, panie profesorze? Czy w środowisku się czeka na takie zmiany, na to, żeby jednak był jakiś wyłom w teorii, żeby była właśnie ta nowa fizyka, o której się mówi na nagłówkach? Czy raczej wolicie, żeby to tak po kolei się właśnie układała cegiełka po cegiełce, aż zbudujecie w pełni gotowy ten gmach fizyki, czy raczej czekacie na coś nowego? To znaczy, tak, oczywiście, że tak. Znaczy, to dla teoretyków taki wkład doświadczalny, który mówi, że nasza teoria nie do końca jest prawdziwa. Są jakieś tam luki albo nieścisłości, albo my czegoś nie przewidujemy. To jest oczywiście wskazanie, w którym kierunku powinniśmy iść w rozwoju tej teorii. A wiemy, że musimy iść, tak jak mówiliśmy. Pewnych rzeczy model standardowy, który fantastycznie się zgadza we wszelkich eksperymentach laboratoryjnych, we wczesnym wszechświecie musi być czymś uzupełniony i czekamy, aż to te doświadczenia nam powiedzą, w którym kierunku. Takim powiedzmy oczekiwaniem, nie moim akurat, ale wielu ludzi była supersymetria, że się znajdzie nową symetrię w LHC. No LHC nie znalazło supersymetrii w ogóle, co akurat mnie cieszy, ale niektórych martwi. No i w związku z tym musimy szukać czegoś więcej. No jak mówię, my przewidujemy tak zwany konforemny model standardowy, uzupełniony w pewien szczególny sposób. On jeszcze też nie jest w żaden sposób potwierdzony, bo LHC na razie potwierdza model standardowy w każdym aspekcie, który mamy. W związku z tym to z jednej strony jest fantastycznie, że mamy tak świetny model, ale z drugiej strony jednak byśmy chcieli, żeby to doświadczenie nam pokazało, w którym kierunku mamy uzupełnić model standardowy i to by otworzyło zupełnie nowe drzwi dla teorii, dla badania nowych propozycji i tak dalej. Bo tak to się troszkę kręcimy w kółko, znaczy proponujemy różne rzeczy, które dopóki eksperyment ich nie potwierdzi, to i dopóki są spójne, niesprzeczne z tym, co wiemy z eksperymentu do tej pory, no to każda propozycja jest równie dobra. Także mamy nadzieję, że to się zmieni, ponieważ wiemy, że to nie może być ostatnie słowo. Natomiast nie mamy na razie tych wskazówek. Być może to jest jakaś wskazówka, ale musimy poczekać bardziej nawet na część teoretyczną niż doświadczalną, żeby to G-2 mionowe. Podobny problem jest z mionami, w tak zwanym rozpadzie BS gamma, czyli kwark B rozpada się na kwark S przy jakichś tam mezonach. Tam również jest niespójność, znaczy różnica pomiędzy mionami i elektronami, która być może pochodzi z tego samego źródła, a być może ona również wskazuje na jakąś nową fizykę. I też jest z nami od bardzo dawna. To BS gamma jest anomalia beta, o tym się mówi. Też jest z nami od dawna. I ona związana jest z podobnymi diagramami co tutaj, w innym procesie, ale podobne diagramy, więc być może to rozstrzygnięcie teoretyczne, jak to należy liczyć i kiedy ten błąd będzie bardzo mały, powie nam i o jednym procesie i o drugim, że to jest anomalia, czy nie, wręcz przeciwnie, model standardowy znowu wyszedł obronną ręką, co będzie z jednej strony, jak mówię, świetną wiadomością, że mamy tak doskonały model opisujący cząstki elementarne, ale z drugiej będzie złą wiadomością, nie będziemy wiedzieć, jak go rozszerzyć. Bardzo dziękuję. Pan profesor Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w specjalnym odcinku newsowym Radia Naukowego. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka specjalnego do końca. Polecajcie proszę Radio Naukowe dalej swoim znajomym. Wrzucajcie na media społecznościowe, wysyłajcie linki do znajomych. Zbieram publiczność i nie uda mi się tego zrobić bez waszego, drodzy słuchacze, drugie słuchaczki, wsparcia. Zachęcam również oczywiście do zajrzenia na patronite.pl/radionaukowe, a przede wszystkim zachęcam do słuchania kolejnych odcinków Radia Naukowego w każdy poniedziałek i czwartek. Pojawiają się nowe odcinki. Jest już sporo tych przygotowanych wcześniej, także jest czego słuchać. Jeśli na przykład jesteście tutaj nowi, to jest parę fajnych rzeczy do nadrobienia. Życzę dobrego dnia. Karolina Głowacka, do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe.
Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!